Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Słuchajcie, wróciliśmy już do domu po wakacjach. Oczywiście w trakcie, jak nas nie było, także były ulewy i jak wróciliśmy, co dwa dni znowu leje. Ale rośliny naprawdę nie jest fatalnie. Część z nich trochę ma chorób grzybowych. Natomiast też mnóstwo roślin rozkwitło i wygląda przepięknie. Dzisiaj chciałam Wam pokazać floksy wiechowate, bo się rozkręciły, pięknie wyglądają. Chciałam Was namówić do uprawy tych roślin w Waszych ogrodach. Zapraszam na ten odcinek. Floksów z roku na rok w moim ogrodzie przybywa, ponieważ mój ogród jest bardzo ukwiecony wiosną, bo są tulipany, potem mamy czosnki ozdobne, zaczynają kwitnąć byliny, potem róże, klematisy, wszystko świetnie wygląda, ale był taki moment w środku roku, czyli lipiec i sierpień, kiedy aż tak dużo kwiatów nie było. I w ostatnich latach staram się dodawać do ogrodu coraz więcej roślin, które kwitną właśnie w tym okresie, żeby ogród naprawdę ukwiecony był przez cały rok. I floksy są fantastycznym przykładem właśnie takich roślin, które zakwitają w lipcu, kwitną w sierpniu i wrześniu i naprawdę tych kwiatów jest mnóstwo, przyciągają zapylacze, motyle i pięknie wyglądają w ogrodzie. Niestety większość floksów w moim ogrodzie, nie pamiętam ich odmian albo kupowałam je bez odmiany. Jeżeli jakąś znajdę, to słuchajcie, zapiszę Wam tutaj, jak ona się nazywa, ale naprawdę wiem, że większości niestety nie znam. I jeszcze teraz okazało się, że jakieś takie wysiewają mi się w zupełnie innych kolorach, także szukajcie. Tak naprawdę jak ja sobie oglądam na stronach internetowych firm, które sprzedają floksy, bardzo są spójne te kolory z tym, co widzimy na zdjęciach, także zobaczcie sobie tylko, czy wysokość Wam będzie pasowała i kolor kwiatu. One wszystkie, uprawia się je dokładnie tak samo, także to jest po prostu kwestia gustu i tego, jakie kolory Wam się podobają. Za mną możecie zobaczyć floksy, które są białe z takim różowym środkiem. Tam mam dwie sztuki. One były tutaj chyba jako pierwsze i świetnie się sprawdzają. Trzeba je czasami podpierać, ale w tym roku udało się bez podpierania. Są dość sztywne, co mnie trochę zadziwia przy tym, kiedy mamy tak ogromne ulewy, burze, wiatry. Ale w tym roku floksy trzymają się wyjątkowo sztywno. Przejdziemy sobie teraz koło ścianki. Jest tam mój ulubiony floks. On tak fajnie wygląda, taki fioletowy. Tutaj, słuchajcie, są dwie sztuki tego floksa, też nie pamiętam jego nazwy, przepiękny, jest taki fioletowy, ale taki ciepły fiolet z białymi takimi przerywaniami, jeżeli chodzi o kolor kwiatu. On sobie tutaj świetnie radzi, czasami zdarza się, że dostaje lekkiego mączniaka. Jak tutaj już sobie jesteśmy, to opowiem Wam o tym, jak floksy się uprawia i co one lubią. Ale zanim o uprawie, słuchajcie, zobaczcie na tamtego floksa. Taki różowy, bardzo intensywny. Ja go tam nie sadziłam. On jest chyba samosiejkły, nie wiem skąd on się tam wziął. Zupełnie nie pasuje tutaj do kompozycji. Przesadzę go w jakieś inne miejsce, ale zdrowy jest wyjątkowo i dobrze mu się tam rośnie. Natomiast mi się zupełnie ta kompozycja nie podoba, bo tutaj są chłodne fiolety. On jest taki bardzo ciepły w kolorze. Także zostanie jesienią przesadzony w inne miejsce. A my już opowiadamy sobie o tym, co floksy lubią. Floksy to byliny. Rośliny, które część naziemną, ona wychodzi nam z ziemi, rośnie, potem roślina nam kwitnie w lipcu, sierpniu. Potem możemy je ogławiać, żeby kwitły nam dalej, czyli kiedy te kwiaty przekwitną, po prostu je ścinamy i roślina zakwitnie nam ponownie. Jesienią, kiedy przyjdą przymrozki, roślina nam po prostu obeschną nam te pędy i ta część naziemna obumiera i proces od nowa. My to ścinamy, możemy jesienią, możemy wiosną, a potem od wiosny znów proces zaczyna się na nowo. Przez to, że jest to bylina, jest to roślina fantastycznie mrozoodporna i świetnie nadaje się do naszych polskich warunków. Słuchajcie, ja odwracam wzrok od floksów, bo jak spojrzałam wokół nich, to jest taka ilość chwastów po urlopie. Nie wiem jak u Was, ale jak się wraca po urlopie, to nie wiadomo w co włożyć ręce, a chwasty po prostu stwierdziły, nie ma Marty, działamy. No ale to za chwilę. Teraz opowiem Wam o tym, jaką glebę lubią floksy. Floksy generalnie lubią glebę żyzną i taką bardzo dużo, żeby było w niej materii organicznej, czyli taka rabata jak moja, w której jest dodane mnóstwo kompostu, to jest dokładnie to, czego one pragną. Jest taka teoria, że floksy nie lubią nawożenia mineralnego, tylko nawożenie naturalne. Ja z tym nie do końca się zgodzę, bo u mnie jest miks nawożenia naturalnego, czyli używam właśnie kompostu, używam
wiórów rogowych, bardzo często nawozów takich naturalnych, ale też używam nawozów wieloskładnikowych. Tutaj jest rozsypana jaramila, w większości lat była i floksy bardzo dobrze na to reagują. Także z tą opinią nie do końca bym się zgodziła, a być może to jest to, że tak dużo tutaj jest tej materii organicznej. Floksy lubią też, żeby gleba była wilgotna, nie stojąca woda, ale żeby dobrze ta wilgoć była trzymana w glebie, także gleba gliniasta, rozluźniona kompostem i ściółkowanie, czy kompostem, czy korą bardzo dobrze im zrobi. Jeżeli ta wilgoć będzie trzymana, to one też mniej będą chorować. Największym przekleństwem floksów jest mączniak. On się bardzo często na liściach floksów pojawia. Możecie spróbować zadziałać z takim środkiem. Jeszcze nie miałam w tym roku tego problemu. Środek, on się coś z lecytyną nazywa, wrzucę Wam w opisie, jaka jest jego dokładnie nazwa. On jest ekologiczny, także możecie spróbować prewencyjnie te floksy w takim bardziej, no teraz w tym okresie, opryskać, jeżeli mieliście wcześniej z tym problem. U nas on naprawdę rzadko występuje i raczej w późniejszej części sezonu. Z jakimi roślinami lubią się floksy? Ja, jak widzicie, mam na rabacie tam, gdzie są róże, ale one z reguły kwitną właśnie wtedy, kiedy róże przekwitają. Tutaj chciałam Wam pokazać, jak wyglądają floksy takie ciemnofioletowe. One świetnie komponują się właśnie przy powojnikach. Ja tutaj mam obok szałwię rosyjską, czyli perowską, i jeżówki. Z jeżówkami też świetnie wyglądają. O jeżówkach zrobię Wam chyba osobne wideo niedługo, bo wiem, że to jest jedna z ulubionych roślin w ogrodach i kochają ją też motyle, tak samo jak floksy. Także sadząc takie rośliny, które są dobre dla zapylaczy, u mnie tu jest na przykład kocimiętka, szałwia, właśnie jeżówka, perowskie, i potem mamy floksy. Tutaj cały czas aż bzyczy, jest mnóstwo właśnie motyli, zapylaczy. One są zachwycone takim zestawem roślin i on z góry przyciąga je, bo one widzą ten intensywny fioletowy kolor i właśnie wtedy pojawiają się w naszym ogrodzie. Zanim pokażę Wam kolejne kompozycje z floksami wiechowatymi, chciałam Wam jeszcze pokazać floksy Dramonda, czyli te jednoroczne, które sialiśmy. One tutaj są w donicy. I tutaj mam odmianę Cherry Caramel. Zobaczcie, jak fantastycznie te kwiaty wyglądają. Jest to jedna z moich ulubionych roślin jednorocznych. Ona jest świetna do tych małych bukiecików, ale też świetnie wygląda i na rabatach, i w donicach. Tutaj jest naprawdę w niewielkiej doniczce i te kwiaty się tak pięknie rozkładają. To jest taka roślina, która się nam rozłazi troszeczkę, ale rzeczywiście kwitnie bardzo intensywnie. No i ten kolor jest po prostu fantastyczny. Niewielkie ma wymagania. Ja ją bardzo lubię. Jedyne, czego nie znosi, to chyba zlana gleba. To, co mieliśmy w zeszłym roku, mieliśmy je na froncie i tam przy tych ulewach zeszłorocznych rzeczywiście te kwiaty cierpiały. Także na pewno, która roślina to lubi, nawet no, może hortensja, ale naprawdę niewiele roślin dobrze znosi takie ulewy, jak były ostatnio czy w zeszłym roku. Jak już tu jesteśmy, to Wam chyba, słuchajcie, pokażę, jak rozkręcił się powojnik bylinowy. Naprawdę taki był rachityczny, a teraz jak przyjechaliśmy z wakacji, to ja widzę, że one tutaj zaczynają królować. Fantastycznie to wygląda, one tak mi zaczęły włazić na azalię i tutaj wchodzą na te rośliny jednoroczne. Bardzo ładne jest to połączenie. I jak już jesteśmy, to pokażę Wam rutewkę Delawaya, bo to w sumie jest jedna bylina w moim ogrodzie i bez sensu o niej robić cały odcinek, więc od razu o niej opowiem. Oczywiście po tych deszczach się wyłożyła, bo to bylina, która dorasta do 2 metrów. Słuchajcie, rutewka Delawaya się wywaliła, no bo były takie straszne ulewy i tutaj wiało. Ona jest podwiązana, ma 3 takie, muszę grubsze po prostu te podpórki jej wstawić w przyszłym roku. Roślina, jak widzicie, ona jest tak eteryczna, ma tak przepiękne kwiaty. To jest bylina i ona obumiera, jej cała góra, bardzo późno rusza wiosną i rośnie nam po prostu w takim tempie. Na początku, jak ją posadzicie, tych kwiatków jest niewiele. U mnie ta roślina jest już 5 lat i naprawdę, jak widzicie, ta chmura kwiatów jest olbrzymia. Ona powinna być na wysokości 2 metrów, a nie, żeby być taka przechylona. Waham się, czy ją znowu naciągać, bo u nas znowu tydzień kolejnych burz. Boję się, że połamią mi się te pędy, więc już może lepiej zostawić ją w takiej formie. Odmiana nazywa się Hewitt's Double i ta roślina potrzebuje żyznej, wilgotnej gleby, bardzo podobnie do floksów i też takiej kompostowej, żeby ta gleba nam nie przesychała. W ogrodach mniej żyznej glebie będzie rosła niższa po prostu. Może to i lepiej, nie będzie się tak wywracała, ale będzie miała też mniej kwiatów. Nie spodziewajcie się super efektów na samym początku. Ona u mnie była po prostu takim wyrzutem sumienia przez 2 lata, ale chyba w 3 zaczęła tak roku działać, konkretnie w 4 i w 5. To, jak widzicie, jest po prostu coś pięknego. Wszystko bzyczy, zachwycone są też zapylacze, przylatują tu w ogromnych ilościach. I to jest taka roślina solitierowa. Możecie ją posadzić na przykład na tle
jakiejś ciemnej ściany, albo nawet jasnej ściany, to będzie wyglądało naprawdę obłędnie, a gdyby zrobić ich kilka, to naprawdę taki efekt jest wow. Zabiorę Was jeszcze w tę część koło ogrodu z kwiatami ciętymi, bo tam też mam floksy wiechowate, te, które sadziliśmy razem wiosną. Ja podlinkuję Wam w opisie też to wideo z sadzenia, żebyście zobaczyli, jak one były sadzone i zobaczycie, jak wyglądają rośliny posadzone wiosną. Jesteśmy na rabacie, na której wiosną sadziliśmy razem floksy i tutaj zanim o nich opowiem, to bardzo często pytacie się, jak te floksy kupować. Można je kupić w takich torebeczkach, w marketach budowlanych bardzo często takie dostaniecie za parę złotych i wiosną można je teoretycznie sadzić do ziemi. Ja robiłam tak, że wsadzałam je do doniczek i przyspieszałam je w szklarni, ale te kupione właśnie w woreczkach bardzo często w ogóle nie kwitły mi w tym samym sezonie. Tu możecie zobaczyć, to były rośliny kupione w doniczkach, w sklepach internetowych i tutaj mamy z Albamaru i z Florini, Zielony Ekspert także sprzedaje w doniczkach i one kosztują około 10 zł te sadzonki i one kwitną pięknie w tym sezonie, także czy to jest różnica paru złotych i teraz pytanie, czy chcecie, żeby one kwitły już w pierwszym sezonie, czy nie? Ja chyba jednak postawiłabym na te sadzonki, także ja jestem bardzo zadowolona z efektów, jakie mamy po sadzeniu wiosną. Możecie zobaczyć to wideo i właśnie podlinkuję Wam, jak sadziliśmy, jak przygotowywałam te dołki. No jestem zachwycona efektami, jakie mam tutaj. Tu floksy są połączone, mamy ten fioletowy, taki bardzo podobny do tamtego. I tam nazwa jest w tym wideo, oraz różowy i one są połączone z hortensją Vanilla Fraise, taką, która jest na początku biała, potem jest taka delikatnie różowa, a na koniec sezonu wybarwi nam się w taki mocno intensywny różowy kolor. Sporo pytań na Instagramie było, co robić, jeżeli kwiaty szybko przekwitają. Z reguły jest to uzależnione niestety od pogody. Jeżeli są upały, jest sucho, to te kwiaty wszystkich roślin będą nam przekwitały dużo szybciej. Niestety na to nie jesteśmy w stanie wpłynąć. Możemy po prostu zaraz po kwitnieniu te kwiaty ogławiać i wtedy będziemy mieć kolejny boom. Miejmy nadzieję, że wtedy pogoda będzie bardziej sprzyjająca i nie będzie tak gorąco. Jeszcze jedno pytanie, czy floksy pachną, bo w opisie możecie zawsze przeczytać, że floksy są roślinami pachnącymi. One dla mnie pachną dość słabo, ale może wynika to z tego, że ja mam tyle kwiatów mocno pachnących. Jest tu zawsze bardzo dużo róż i one są jednak dominujące. Teraz jeszcze lilie mi kwitną, więc ten zapach naprawdę unosi się bardzo intensywny. Mają zapach, ale dla mnie on jest dość delikatny. Niektóre pachną troszeczkę mocniej. Nie pokażę Wam dzisiaj odmiany David. To jest taka odmiana bardzo biała, taka naprawdę przepięknie, idealnie biała. Ja mam ją przy hortensjach. Ona jest, jeszcze się zbiera do kwitnienia, bo tam jest dużo bardziej zacieniony kawałek i to jest właśnie ciekawe, że ten floks w takim półcieniu, gdzie ma 6 godzin słońca, także kwitnie bardzo intensywnie. Szybkie podsumowanie. Floksy lubią glebę żyzną, taką, która trzyma wilgoć, nawożenie raczej naturalne, czyli dajemy sporo kompostu, ale nie bójcie się jakoś strasznie tego nawożenia mineralnego. Zwracamy uwagę, czy nie atakuje ich mączniak i ogławiamy po kwitnieniu. Koniecznie zachęcam Was do tego, żebyście tych roślin spróbowali w Waszych ogrodach. Naprawdę dadzą wiele kolorów w tym okresie, w którym nie aż tak dużo kwitnie, przynajmniej w moim ogrodzie. Ja wprowadzam ich co roku coraz więcej i naprawdę są to bardzo wdzięczne rośliny. W kolejnym wideo opowiem Wam o kolejnych roślinach, które są też niesamowicie wdzięczne. Są to jeżówki. Tutaj obok mnie właśnie patrzę, tyle motyli na nich siedzi, coś pięknego. Te jeżówki w tym roku niesamowicie się rozkręciły. W zeszłym nie były aż tak obficie nie kwitły, także w kolejnym wideo właśnie o nich. Koniecznie dajcie mi znać, jakie Wy macie odmiany floksów. Może pamiętacie lepiej niż ja, bo jestem beznadziejna. Nie zapisałam sobie po prostu tych odmian i tak to właśnie jest. Jeżeli macie jakieś sprawdzone, napiszcie dla innych, jakie są u Was odmiany. A jeżeli jesteście na Instagramie, to otagujcie mnie w stories i wpiszcie nazwę floksów, to pokażemy innym, jak wyglądają konkretne odmiany. Jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.